Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 1963 rok, Nowy Jork. Robert James Fisher gra partię z Rubenem Feinem, amerykańskim arcymistrzem, który wiódł prem w latach 30. XX wieku, fantastyczny arcymistrz, który zaliczał się do czołówki światowej. Z kolei Robert James Fisher, chyba większość osób wie, wspaniały, wszechstronny szachista. Powiem szczerze, dużo pytań zadajecie na przykład takich, znaczy zadajecie pytanie pod tytułem: Kogo uważam za najlepszego szachistę w historii? Za najlepszego szachistę oczywiście. No i często mówię, że Robert Fischer jednak tym szachistą był, a jest wiele, wiele czynników, które można by na przykład porównywać do Kasparowa czy Sena. Dobrze, ale to zostawmy ten temat. Możecie napisać w komentarzu, bardzo proszę. To według Was jest, był, jest lub był słynnym najlepszym szachistą na świecie. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy, bo partia myślę, że dosyć przyjemna dla oka. Fischer rozpoczął ruch M4, przeciwnik odpowiedział E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, goniec C5 i kto zgadnie, jaki teraz, teraz ruch zagrał Robert James Fischer. Moi drodzy, Robert James Fisher sobie zagrywa po prostu B4. Gambit Evansa mamy na szachownicy. Przypomnę dla osób początkujących, że ten ruch powoduje, że jeżeli tutaj czarne wybiją z tempem, dogramy sobie C3 i planujemy sobie zagrać D4. Chodzi o to, żeby złapać rozwój figur szybciej, zrobić szybko centrum i próbować atakować przeciwnika partii, został ten pionek zbity. Oczywiście c3 i goniec a5. To jest jedna z lepszych wersji, aczkolwiek, moi drodzy, w dzisiejszych czasach grywa się na przykład w taki sposób. Goniec e7, ten goniec wraca tutaj sobie do obozu, żeby trzymać te diagonale, żeby królowi nie stała się jakaś krzywda. No ale na przykład po ruchu d4, bardzo ciekawy ruch, mianowicie skoczek a5. I w zasadzie takie ruchy jak skoczek E5 to nie działają. E, tutaj prawdopodobnie trzeba uciec gońcem na D3 i gramy sobie D6. Mimo wszystko, tutaj zobaczcie, co się dzieje. Można zbić pionka. Oczywiście i skoczek może zbić Ale czarne grają tak Chodzi o to, że czarne tutaj oddały tego piona Którego wcześniej zdobyły Wyrównując sytuację, co jest myślę, że Na korzyść właśnie dla nich No i krótka roszada jest tutaj W zanadrzu, można spokojnie Grać tę pozycję czarnym kolorem Bez problemu, myślę, że białe po prostu tutaj Nic wielkiego nie mają i tyle w temacie Dlatego też pewnie Gambit Evansa grywa się rzadziej Troszeczkę, ale na dla, dla osób początkujących, to polecam jak najbardziej. Tu się może dużo ciekawych rzeczy dziać. Koniec A5. No i teraz fisher grade 4. Zobaczcie, to prze, przeczy troszeczkę logice z tego względu, że no, pionek wybija. Ja nie mogę pionkiem wybić i nie mam centrum. No ale właśnie też o to chodzi, żeby tracić, żeby czarne traciły tutaj tempa za cenę rozwoju, co robi właśnie fisher automatycznie. No i teraz moi drodzy. Na przykład, jakby tutaj czarne zagrały skoczkiem, możemy odbić. Mamy jednego piona mniej, tu oczywiście wskakuje taki ruch D5, dosyć aktywny, i myślę, że ta pozycja w ogóle e, dla czarnych jest spoko. E, mimo wszystko, no wiadomo, e, taki debiut, takie czasy, silniki weszły do szachów e, i można sobie rozpracowywać te warianty. Szczególnie w dosyć takich prostych debiutach, powiedzmy, prostych cudzysłowie mówiąc, e, oczywiście po tym ruchu tutaj w tej partii, no fajn. Wybił, wybił na C3, co jest nieco gorszym wyborem dla czarnych. Z tego względu, że zagrywamy sobie takie klasyczne posunięcie, jak Hetman B3. Hetman z gońcem świetnie atakują, pionka F7. I to jest główny punkt tutaj, gdzie chcemy się zahaczyć. Oczywiście nie jest to takie proste, bo na przykład po Hetman S7 no już nie możemy oczywiście zbić na F7. W tym momencie po prostu białe kontynuują rozwój figur. Zobaczcie, skoczek zbija na C3. Ktoś powie, no dobra, ale przecież ja sobie zbiję tutaj skoczka, potem wezmę piona i jest fajnie. No, nie jest tak do końca prosto. Zobaczcie, że jak tutaj goniec by zbił i Hetman by wybił, i powiedzmy, Hetman z na 4 to się wiąże z wieżą E1. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, ten Hetman tam na G7 zawsze ma opcję wybicia. No, nie jest łatwo grać tę pozycję. Przede wszystkim jest. Y para gońców u białych, No, ale na przykład jak się mogłaby pozycja potoczyć, mianowicie na przykład skoczek mógłby zagrać na F6. I tutaj można by było postraszyć właśnie gońcem po tej diagonali. I powiedzmy po D6, gramy sobie wieża E1, próbujemy na przykład grać E5. No ale skoczek może nam ten ruch y, utrudnić, grając tutaj na E5 w centrum. No i moglibyśmy dać szach. No i drodzy, tutaj takie rzeczy po C6 dzieją się y, dosyć ciekawe, gdyż y, na przykład po C6, bo to się oczywiście narzuca, można. Wybić, a powiedzmy, jak tutaj pionek wybije, no to ach, nie może, bo Hetman, widzicie, Hetman wisi, musiałby odbić Hetman na E5. Mój błąd, ale mamy zbicie na C6, a na przykład po takim wybiciu ginie wieża. No ale chodzi głównie o to, że po tym, po tym szachu na B5 też można zagrać trochę inaczej. Oczywiście ja trochę wchodzę w różne warianty, ale na przykład goniec D7, i teraz możemy tutaj wybić tego gońca, skoczek może wybić, dużo prostych wymian mogłoby nastąpić, skoczek wybija na e5 i f4, no i powiedzmy skoczek idzie sobie tu lub tu, myślę, że ogromnego znaczenia to nie ma, powiedzmy taki ruch, no i możemy grać e5 i tutaj podważamy bardzo punkt d6, para gońców. no i myślę, że pozycja jest dosyć przyjemna dla białych, na pograniczu wygranej nawet, ale to dobra, to są takie wiecie, chocki, klocki, tu można daleko, daleko patrzeć, co by było, gdyby, moi drodzy, ten ruch, no, najlepszym posunięciem nie jest, bo właśnie poskoczek C6 goniec nie wybił, tylko właśnie skoczek w, zagrał sobie na F6. No właśnie. I teraz, moi drodzy, spróbujcie znaleźć bardzo dobrą kontynuację dla białych. Co tu można fajnego zagrać? Ja myślę, że osoby ofensywne, no, już taki ruch dostrzegają. I to jest ruch skoczek D5. Bo zauważmy, że jak czarne nie zrobiły jeszcze roszady, to my możemy już od razu atakować, gdy my tę roszadę mamy, na przykład, albo sposobność w rozwoju figur, żeby do tego ataku przystąpić szybciej. No i po biciu na d5 odbijamy gońcem, czy pionem. Oczywiście, że pionkiem, musimy stępem atakować kolejną figurę, żeby nie dać czasu przeciwnikowi na aktywną obronę. Powiedzmy w ten sposób. Moi drodzy. Wieście lub nie, najlepszym ruchem dla e, czarnych teraz byłoby zrobienie roszady ze stratą skoczka. No tam jakieś piony zostają do przodu Trzy piony za figurę, ale to i tak się nie liczy W zasadzie w tej pozycji, gdyż ta pozycja byłaby na pewno lepsza dla białych Tutaj skoczek zagrał na E5 No i moi drodzy, w zasadzie tutaj trzeba policzyć sobie kilka ruchów do przodu Żeby uzyskać jakąś taką, no powiedzmy wygraną pozycję Można sobie poanalizować, zatrzymać czas Pokombinować, co by było gdyby No i w tym momencie Fischer wybił skoczka Hetman wybił, i co dalej? Znowu się zatrzymajmy na moment. Spróbujmy znaleźć opcję. Bo zobaczcie, para gońców jest u białych, para gońców jest u czarnych. Dwa piony więcej są u czarnych. Niestety, największym minusem jest to, że król jest w centrum. I to trzeba wykorzystać. Zauważmy też, że ten goniec stoi świetnie na straży i pilnuje pola E1, nie pozwalając bierze zagrać na E1. Więc można by powiedzieć, że czarne czują się tu względnie bezpieczne. Otóż goniec b2. Proste zagranie, te gońce tutaj przecinają te diagonale niesamowicie, jak żylety, można by powiedzieć, no i jak grają sobie teraz czarne. Myślę, że logicznym był, byłoby zagraniem na g5, tak też w partii następuje. Dlaczego logicznym? Bronić pionka trzeba. No i teraz moi drodzy, zostawiam Was chwilę z fajnym posunięciem. Jak dalej kontynuować tę grę? Można sobie materiał oczywiście zatrzymać i yy, jaki ruch zagrać? Mianowicie, zobaczcie, Fischer zagrywa H4. Oddaje kolejnego piona. O co chodzi? Przede wszystkim chcemy yy, tego obrońcę punktu G7 stąd wygonić, więc pionek poświęca swoje tutaj szachowe życie. No ale co by było, jakby tutaj Hetman nie zbił? Powiedzmy na przykład Hetman G4. Jak reagować, moi drodzy? No tu się okazuje, że można by było dać szacha. E, I na przykład po wybiciu e, wieża wybija i robi się nie, niezwykle groźnie. W zasadzie e, tutaj, jeżeli król podejdzie na e, F8, e, to w zasadzie dajemy mata w następnym posunięciu. Znaczy, no może niekoniecznie od razu, bo to Hetman się może zasłonić, ale to w zasadzie jest to samo. E, a po król D8, e, no cały czas Hetman E3, i tutaj dajemy praktycznie mata. Jakieś C6 to mamy na przykład D6 też z matem e, praktycznie no oczywiście tam jakiś szybki jest e, wjazd Hetmanem, a to jest kwestia już e, myślę, że trzech czy siedmiu, ruchach, siedmiu ruchów bez większego znaczenia, e, no tutaj w każdym razie wróćmy do tej sytuacji, Hetman wziął tego pionka no i jak da grać dalej, jak grać dalej zobaczcie Fischer po prostu bierze pionka i już Roszada nie będzie możliwa, co jest ogromnym plusem, wieża zagrała na G8 no i teraz wieża F na E1. Zobaczcie, że podchodzi wieża pod końca. To nie ma znaczenia. E, tutaj czarne nie wybiły tej wieży, ale jakby wybiły, byłoby dokładnie to samo, co w partii. Król zagrał na D8. No i teraz, moi drodzy, ruch, który kończy partię. Jest to posunięcie Hetman G3. Hetman G3 bardzo ładny ruch, bo po wybiciu widzimy, że tutaj mamy pięknego mata w jednym posunięciu. Tutaj czarne się poddały, gdyż no, jest im strasznie ciasno, nie jest za bardzo widać co grać. Ten Hetman musi się trzymać w diagonali, ale żadne pole nie jest dla niego dobre, więc w tym momencie po prostu czarne złożyły broń. Taka szybka partia Fischera, można powiedzieć, dosyć gładko wygrał w. 17 posunięciach, więc miniatura. Zwykle tak w gambitach wychodzi, że jak jest, jak jest gambit, to albo wygrywamy szybko, albo, albo nie wygrywamy. Znaczy to na dwoje, babka wróżyła. To zależy od sytuacji, od poziomu, od turnieju i tak dalej. Wiele czynników wpływa na, na grę. Dobra, rozgadałem się niepotrzebnie tutaj o innych aspektach. W każdym razie dzięki za uwagę. Cześć.